No i skończyłem takie coś przerobienie. No. Tak mi wyszło. Tutaj wsadziłem akumulatorek, podłączenie do ładowania, pstryczek jeden, pstryczek drugi, działa fajnie, skupienie fajne. A tu mam taki bajer. No. Woltomierz zwykły, wyłączam i wyłączam zasilanie tym pstryczkiem, włączamy, mogę sam woltomierz włączyć i włączam świecenie. I taki to mój wynalazek. Tutaj musiałem wstawić takie kątowniczki, bo się bałem, żeby taka śruba nie czy utrzyma na samym plastiku, bo dosyć ciężkie. Udało mi się to całkiem fajnie. Działa. Zaraz pójdę, zobaczę na dwór, jak to mi wyszło. I tutaj mam jeszcze jeden taki bajer. Przerobioną żarówkę kryptonową. Zwykła taka żarówka. No, nie wiem, czy widać. No, widać, o. Spalona była. I tutaj wstawiłem diodę LED. No, kupiłem na internecie. Nie powiem mi teraz po ile, ale świeci. A, czeka, false start. Nie wiem, czy baterię dobrze włączyłem. No jest. O, tak świeci ładnie. Duży kąt świecenia. To mi się podoba, ten LED. Nie było takich LEDów na 12 V. Nie kupiłem, ale może mi się uda kiedyś dokupić. I tak samo tu zrobię, bo w tej makicie mam na 12 V wszystko zrobione, a tutaj są trzy baterie R20. R20, no i po 3,7 V, bez żadnego opornika. I te baterie, to nie wiem ile mam, jak długo, nie mogę ich wyczerpać przy tym LEDzie. No i zakładamy i idziemy zobaczyć, jak to będzie działać. Dobra. Teraz to jest latarka zwykła, ta czarna z żarówką LED. Nie wiem, czy tu będzie coś widać w ogóle. No działa. Tam świecę na stodołę. Stodoła jest oddalona jakieś 20 metrów. W telefonie słabo, ale widać, ale w rzeczywistości nieźle. Tu moja obórka. Rozśrodkować. O, tu mamy folię. Nieźle działa. Podoba mi się. Dobra. Teraz zobaczymy tą makitę. O. No tutaj nie mam regulacji. Nie mam regulacji drugi, ale też fajnie świeci. Włączymy obie. Nie wiem, czy to będzie dobrze pokazać. Tam coś widać. Słabo strasznie przy tej kamerze, ale w rzeczywistości ładnie to działa. Dobra, idę, bo mnie żona na obiad woła.